hotele w Szklarskiej Porębie i Świeradowie Zdroju kuszą doskonałym zapleczem hotelowym i wypoczynkowym, rewelacyjnym położeniem i atrakcjami parków wodnych, saun czy gabinetów odnowy biologicznej. Oferta skierowana jest zarówno do starszych i młodych ludzi, spacerowiczów i aktywnych zapaleńców sportów zarówno zimowych, jak i letnich. Wszystkie atuty bazy hotelowej w połączeniu z wyśmienitą infrastrukturą górskich miejscowości stały się idealnym miejscem dla grup sportowców przygotowujących się do rozpoczynającego się sezonu. Przypomnijmy, że od końca marca w Interferie Sport Hotel w Szklarskiej Porębie trwa dwutygodniowe zgrupowanie sportowców przygotowujących się do udziału w Mistrzostwach Polski w biegach długich. Natomiast w Interferie Sport Hotel w Świeradowie Zdroju zagościli kolarze z klubu sportowego Wygoda Białystok. Przyjechaliśmy z Białegostoku do Świeradowa, aby polepszyć swoją formę do sezonu. Trasy są bardzo dobre, już mamy je sprawdzone od kilku lat, przyjeżdżamy w sprawdzone miejsca. Przygotowujemy się do Mistrzostw Polski w cross country. Jest to nasza jakby wiodąca dyscyplina i jako jedyna, którą trenujemy, właściwie jest olimpijską dyscypliną, więc koledzy tutaj są młodsi, mają szansę jeszcze na zdobycie medalu olimpijskiego. Mieliby nadzieję kiedyś, także tym się zajmujemy głównie. Niestety aura w tym roku nie sprzyjała treningowi MTB, ograniczając zajęcia do przejazdów przypominających techniki zjazdów i podjazdów oraz ogólnego obycia z rowerem. Natomiast jazdy na rowerach szosowych to kilkadziesiąt kilometrów dziennie, stromych podjazdów pod Szklarską Porębę czy Sosnówkę. Warunki są niesprzyjające w tym roku, to prawda. Jest dużo śniegu i jest mróz, co przeszkadza na zjazdach. Trenujemy przez dwa tygodnie tutaj, dwa treningi dziennie na rowerze szosowym i górskim. Staramy się zrobić dziennie około 80 km. Planując przygotowania i duże obciążenia treningowe, sztaby szkoleniowe biorą pod uwagę nie tylko dostęp do sal gimnastycznych, siłowni czy basenów, które hotele Interferii mają w swoim zapleczu, ale również biorą pod uwagę możliwości regeneracji i wypoczynku zawodników. I tu hotele w Szklarskiej Porębie i Świeradowie Zdroju oferują sauny, gabinety zabiegowe, łąki solarne, zabiegi lecznicze, dlatego młodzi sportowcy wysoko oceniają sport hotele Interferii. Baza hotelowa hotelu Malachit jest wspaniała, ponieważ ma aquapark, sauny, jacuzzi, baseny, co jest dla nas potrzebne do relaksu po treningach. Tak więc podsumowując, Sport Hotele Interferii to cudowne miejsca łączące w sobie magię spokojnego rodzinnego wypoczynku w cudownych okolicznościach przyrody gór polskich z profesjonalnie przygotowaną ofertą dla miłośników sportów nie tylko zimowych, ale również letnich.